Starsza pani podbija świat. Part 143. Jak powiemy facet, faceci. Guy, guys. Skąd jesteście? Jesteśmy z Wietnamu. Where are you guys from? Where are you guys from? We are from Vietnam. We are from Vietnam. Tu widzimy chiński mur w tle. Skąd ona jest? Ona pewnie jest z Chin. Where is she from? Where is she from? I guess she is from China. I guess she is from China. Kto mi może pomóc? Who can help me? Who can help me? Kto na nią czeka? Who is waiting for her? Who is waiting for her? Jak powiemy co? What? What? Pamiętamy ze 120 lekcji. Patrzymy się na lewo u góry. Up here, czyli tu u góry. Po angielsku u góry tu, a po polsku tu u góry, czyli odwrotnie. Na dole mamy down here, czyli tu na dole. Odwrotnie niż po angielsku. I po prawej u góry mamy up there, tam u góry. Po angielsku u góry tam. I down there, czyli tam na dole, a po angielsku na dole tam. Przeczytajmy to sobie wszystko jeszcze raz. Up here, tu u góry. Down here, tu na dole. Up there, tam u góry. Down there, tam na dole. Tu w środku. Widzimy po angielsku, będzie odwrotnie, czyli w środku tu. In here, in here. Teraz widzimy na dole po polsku X jest tu w środku. Jakiś tam X jest tu w środku. Po angielsku X is in here. Że coś tam jest tu w środku. Co tu jest w środku? What is in here? I po polsku dajemy to jest często na sam koniec. Możemy dać w środek, co jest w środku. Natomiast po angielsku to is musi być zawsze na drugim miejscu jako orzeczenie. I teraz co jest podmiotem? U góry to X jest w środku, czyli to X jest podmiotem. X is in here. W pytaniu pytamy się o to X, a więc what też jest podmiotem, a więc jest na początku i tutaj to pytanie z what zaczyna się od podmiotu. What is in here? Here. Zapytajmy się dwa razy. Co tu w środku jest? Pamiętajmy, po polsku to jest daliśmy na koniec. Po angielsku is musi być na drugim. What is in here? What is in here? Mieliśmy już podobną sytuację ze słówkiem kto. Who is waiting for her? Też kto jest podmiotem i rozpoczyna pytanie. Jak powiemy, co tu w środku jest? What is in here? What is in here? A teraz mamy tam w środku. Ta słówka jest dalej od nas w środku, więc in here to by było tu w środku, jakby było tam w środku. In there.
in there? To jakbyśmy się zapytali, co tam w środku jest? What is in there? What is in there? Teraz słówka jest blisko, jak się zapytamy, co tu w środku jest. What is in here? What is in here? Co tam w środku jest? What is in there? What is in there? Jak się pan leśniczy zapyta, co tu w środku jest? What is in here? What is in here? Co tam w środku jest? What is in there? What is in there? A jak powiemy, tędy proszę? This way, please. This way, please. Tutaj mamy w Dallas, w Teksasie, przykład takiej plątaniny autostrad i czasami można źle skręcić i nagle jechać w przeciwnym kierunku do ruchu. Widzimy tutaj, zdarzyło się to temu samochodowi. I żeby temu zapobiec, stawia się te olbrzymie znaki na czerwono, wrong way, które oznaczają nie tędy, że zła droga, zły kierunek. I to słówko wrong wymawiamy wrong. Wrong. I to słówko wrong oznacza nie ten, nie taki, zły w znaczeniu, że niewłaściwy. No więc jak powiemy nie tędy? Wrong way. Wrong way. Jeszcze będziemy się uczyć o tym, bo jest to ciekawe wyrażenie, które się nam przyda. Ale dzisiaj użyjemy tego słówka wrong w pytaniu, co ci się dzieje, co ci dolega, co panu dolega, co pana boli. What is wrong? What is wrong? I widzimy znowu to słówko what jest tu podmiotem. Pytamy się, no o co tu chodzi, co dolega. Zapytajmy się, co się dzieje, co dolega. What is wrong? What is wrong? A teraz starszy pan myśli o tej aspirynie i powie, to mi może pomóc. Czy to mi może pomóc? It can help me. Can it help me? A jak się zapytamy, jak? How? How? To jak się zapytamy, jak może mi to pomóc? How can it help me? How can it help me? No i zobaczmy na zdanie u góry, co tu będzie orzeczeniem. Can help, może pomóc. I teraz kto co? It, czyli to it, to jest podmiotem. Jeżeli się pytamy, czy to może mi pomóc, odwracamy podmiot i odmienną część orzeczenia. Can it help me? Jeżeli się pytamy w pytaniu szczegółowym, jak może mi to pomóc, to pamiętamy słówko pytajne na pierwsze miejsce how, później na drugie odmienna część orzeczenia can i podmiot na trzecim, czyli it. A teraz jakbyśmy się zapytali, co mi może pomóc? Może ta aspiryna? Nie, nie wiemy co. Czyli co mi może pomóc? Zobaczmy na pierwsze zdanie. Co mi może pomóc? What can help me? What can help me? I widzimy, że to co jest też podmiotem, bo to ono może pomóc. Więc zaczynamy pytanie od tego podmiotu. What can help me? Jak powiemy o tym komputerze, on nie działa.
It is not working. It is not working. Jak się zapytamy, czy on nie działa? Is it not working? A jak się zapytamy po angielsku, dlaczego? Why? Why? Dlaczego on nie działa? Why is it not working? Why is it not working? No i jakbyśmy się zapytali, co nie działa? What is not working? What is not working? I popatrzmy u góry. Co jest orzeczeniem? Is not working, czyli co robi? Nie działa. Kto co? On, ten komputer, czyli it. It jest podmiotem. Co nie działa, to co też jest podmiotem, więc znowu szyk zdania zostaje taki sam, chociaż to jest pytanie. What is not working? What jest podmiotem? Is not working, orzeczenie. Nic się tu nie zmienia w szyku wyrazów, ponieważ what jest też podmiotem. Pytanie zamknięte, czyli czy, odwracamy odmienną część orzeczenia is, podmiot na drugim miejscu, teraz it i później cała reszta zdania. Is it not working? I pytanie szczegółowe, słówko pytajne why, potem na drugim miejscu odmienna część orzeczenia is, na trzecim podmiot it i reszta zdania. Why is it not working? Przeczytajmy sobie wszystkie zdania po jednym razie. It is not working. What is not working? Is it not working? Why is it not working? Jak powiemy do widzenia w obsłudze klienta? Have a nice day. Have a nice day.